Serdecznie witam oporanku w kolejnym naszym Aceranku. Dzisiaj, oczywiście na tyle, na ile nam pozwala czas, dotkniemy bardzo ważnego tematu. Ciągle trwa dyskusja o zbawieniu utracalnym, nieutracalnym i są ludzie, którzy powołują się w tej kwestii na list apostoła Pawła do Galacja. I mówią, że właśnie przykład kościołów galackich jest takim... No, można powiedzieć podstawowym dowodem, no, może wręcz sztandarowym dowodem na to, że rzeczywiście zbawienie jest utracalne. No to, jak mówię, króciutko przyjrzyjmy się tematowi. Paweł w swojej podróży misyjnej dotarł do Galacji i tam ogłosił im Ewangelię. W pierwszym rozdziale od szóstego wersu czytamy. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował Wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy Wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem? Tak i teraz znowu mówię: jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Paweł ogłosił Ewangelię Chrystusową i powiada: Nie ma innej Ewangelii, jest tylko ta jedna Ewangelia, tylko ta jedna Ewangelia. Zostaliście do niej z powodu łaski, którą wam okazał Chrystus, zostaliście do niej powołani. I nastąpiło coś ciekawego. Ja tutaj już skrótowo to omawiam, bo list do Galatnia trzeba byłoby cały czytać uważnie, ale nie mamy na to czasu. Pojawili się w kościołach galackich ludzie, których Bibliście nazywają judaizującymi. Na czym polegała ich misja? Oni powiedzieli tak: Ewangelia, jak najbardziej. Tu Wam Paweł powiedział prawdę, ale Wam nie powiedział prawdy do końca, ponieważ Wy jeszcze musicie przestrzegać Zakon Mojżeszowy. No między innymi musicie się obrzezać. obrzezać. Paweł mówi tak. Ci ludzie chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową i powiada, że innej Ewangelii, oprócz tej, którą on zwiastował, nie ma. Nie ma. Jeśli ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. No, trzeba przyznać, że dość twarde sformułowanie, jednoznaczne. Tak, przy okazji, mała dygresja, ekumeniczna dygresja. Moi drodzy, dzisiaj najpopularniejszym hasłem ekumenistów jest: Uważnie słuchajcie, patrzmy na to, co nas łączy, a nie na to, co nas dzieli. Bardzo ciekawe i przyznam, że w pierwszym momencie kusząco inteligentne, ale to jest mistrzowska, diabelska manipulacja. Ponieważ co łączyło Pawła i judaizujących? Jedni i drudzy uznawali Jezusa Chrystusa za mesjasza. Tak, jedni i drudzy godzili się na to, że Ewangelia jest prawdziwa. No to, to mamy pełną jedność, prawda? No nie. Dlatego, że to, czego nauczali widoizujący, zaprzeczało tak naprawdę Ewangelii Chrystusowej. Mam dla Was dobrą radę. Nie musicie jej przyjmować, ale ja się tym kieruję. Nie patrz na to, co Cię łączy z ludźmi. Patrz na to, co Cię dzieli, a wtedy zobaczysz ogromną różnicę, niemożliwą do pokonania. To jest ten sam sposób manipulowania, jaki stosuje Franek z Watykanu, który nazywa wszystkich ludźmi braćmi. Co ludzi łączy? No, wszyscy mają dwie nogi, dwie ręce, dwoje oczu, usta, nos. Wszyscy chodzą, wszyscy mówią. No w zasadzie tych podobieństw jest tak dużo. No, rzeczywiście, bracia. No to, bracia, porozmawiajmy. No i okazuje się, że się nie mogą dogadać, bo mówią innym językiem. A to już jest sprawka Pana Boga, który o to zadbał. Ale język jest owocem pewnej kultury. I wtedy ta różnica, ten podział staje się jeszcze głębszy, ponieważ dzieli nas kultura. Dzielą nas pojęcia, którymi operujemy, i bardzo szybko się okazuje, że, że to, co Franek Watykański opowiada, to są po prostu zwyczajne bzdury. Ja mogę z szacunkiem traktować ludzi z innej kultury, ale oni nie są moimi braćmi, w żadnym wypadku. I ja mogę z szacunkiem traktować ludzi, którzy głoszą no, powiedzmy inną Ewangelię, ale to nie są moi bracia. Nie ma między nami żadnej jedności. Najmniejszej. Cóż się stało w Galacji dalej? No, skrótowo. W trzecim rozdziale, w 26 wersecie, zapisano: Albowiem, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, jak to zostało tutaj sformułowane. Bardzo często ludzie czytają Biblię i nie rozumieją, co czytają, ponieważ nie myślą. A nie myślą, ponieważ dzisiejszy świat. Raczej zmusza ludzi do niemyślenia, a nie wymaga od nich myślenia. Jeszcze raz. Słuchajcie uważnie i sprawdźcie sobie później to w swoich Bibliach. Galacjan 3,26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi. No, wszyscy jesteśmy synami Bożymi. Wszyscy w Galacji są synami Bożymi. No, ci, którzy się tam zgromadzają w kościołach. Prawa jasna, prawda? No nie. Wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy ludzie się gromadzą w jakimś kościele, to są synami Bożymi ci, którzy uwierzyli. Ale ci, którzy są na tym zgromadzeniu, a nie uwierzyli Jezusowi, nie są synami Bożymi. Widzicie różnicę? Dalej jest napisane w czwartym rozdziale, w szóstym wersecie, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Ci, którzy uwierzyli, zostali napełnieni Duchem Świętym. Skoro zostali napełnieni Duchem Świętym, to znaczy, że narodzili się na nowo. Bo Bóg nie mieszka w kimś, kto jest brudny, kto jest grzeszny, kto nie należy do Niego, ponieważ Jego świątynia musi być czysta. Uwierzyłeś Jezusowi Chrystusowi, to jesteś Synem Bożym, a skoro jesteś synem Bożym, no to Duch Święty w tobie zamieszkuje. Nieuważne czytanie Biblii prowadzi do tragicznych, no nie tylko pomyłek, do tragicznych wniosków, które rodzą herezję, zwyczajne herezje. Piąty rozdział, pierwszy werset. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. No, pozornie tu do wszystkich to jest napisane. Nie! To jest napisane już w tym momencie do tych, którzy. Uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, są pełni ducha świętego, i ci ludzie są wezwani, aby stać niezachwianie i nie poddawać się znowu pod jarzmo niewoli. Dalej Paweł powiada tak. Oto ja, Paweł, powiadam Wam. Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus Wam nic nie pomoże. To jest rzucone niejako do całego kościoła. I teraz mamy przynajmniej dwie reakcje. Bo muszą być przynajmniej dwie reakcje. Jedni się dali obrzezać. I teraz uwaga. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Wypadliście z łaski. To jest do tej grupy ludzi powiedziane, którzy uwierzyli judaizującym, dali się obrzezać, że zaczęli praktykować zakon mojżeszowy. I Paweł powiada, Odłączyliście się od Chrystusa, wypadliście z łaski, a więc można się odłączyć od Chrystusa, można stracić zbawienie, nie, nie, ci ludzie nigdy tego zbawienia nie mieli, bo oni nie uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, ponieważ ci, którzy uwierzyli w Duchu, oczekiwali, oczekują spełnienia się nadziei, usprawiedliwienia z wiary. Taka jest różnica. W kościołach mamy różne grupy ludzi, ale jest też grupa ludzi wierzących Jezusowi Chrystusowi. I wszystkie Boże obietnice są dla tej grupy ludzi. Dla pozostałych ludzi, którzy nie uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, Bóg nie ma żadnej obietnicy, no może za wyjątkiem jednej. Będziecie osądzeni i wrzuceni do piekła. Rozumiemy to? Nie ma dylematów w Biblii, czy wierzący może stracić zbawienia. W ogóle taki dylemat nie istnieje w ogóle w Biblii. To to ludzie wymyślają. Bóg ma obietnice dla swoich dzieci. I tyle. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli jesteś Bożym synem, to Boże obietnice dotyczą ciebie. I tylko ciebie. Ale niekoniecznie dotyczą kogoś, kto jest twoim może i bliskim przyjacielem w kościele, ale on nie uwierzył Jezusowi Chrystusowi. Czasami trudno to rozpoznać. No, sam Pan Jezus powiedział, że... Konkol i pszenica rosną razem. Zarówno pszenica, jak i konkol do pewnego momentu w swoim wzroście, rozwoju są niemal nie do rozpoznania. No, pewnie jakieś wprawne oko specjalisty jest w stanie to rozeznać, ale większość ludzi, także rolników, nie jest w stanie rozeznać, czy to jest pszenica, czy to jest konkol. Dopiero kiedy zaczynają się kształtować kłosy, no to wszystko jest jasne. Tu jest owoc, a tu go nie ma. Ale przez długi czas wyglądało na to, że to są tacy sami ludzie. I ludzie rozumują tak, kiedy czytamy Biblię, to to jest do wszystkich ludzi w kościele. Nie, no obudźcie się ludzie, bo robicie potężny błąd. Oszukujecie samych siebie. Musicie sobie zadać pytanie, do kogo jest skierowana ta konkretna obietnica i zawsze, zawsze. Biblia odpowiada do tych, którzy uwierzyli. Pytanie, czy Ty uwierzyłeś Jezusowi? Czy Ty uwierzyłeś Jezusowi? Nikt cię nie pyta, czy Ty wierzysz w Jezusa? Bo to nikogo nie obchodzi. Poza tym co to znaczy wierzyć w Jezusa? Znaczy, w co wierzyć? Bardzo trudno jest nawet odpowiedzieć na to pytanie. Wierzę w Jezusa, no ale w co wierzysz? Wierzysz w Jego wygląd, wierzysz, w, że, że jest człowiekiem, że jest Bogiem. W co wierzysz? Natomiast kiedy zadasz pytanie, czy wierzysz Jezusowi, to czasami trzeba to pytanie postawić po raz drugi, i trzeci, bo ludzie od razu z rozpędu mówią: Ja wierzę w Jezusa, ale ja nie pytam, czy ty wierzysz w Jezusa, czy ty wierzysz Jezusowi. Jan 3:36, jeżeli ktoś sobie sprawdzi później, tam jest odpowiedź, co to znaczy wierzyć Jezusowi Chrystusowi. Jeśli to zrozumiemy, to nie będziemy mieli dylematów w postaci, czy zbawienie jest nieutracalne. Podkreślam, że to są dylematy, które ludzie sobie wymyślają. Takiego tematu w Biblii w ogóle nie ma. Bóg nie podejmuje takiego tematu, bo nie ma po co w ogóle. Ponieważ ci, którzy są Jego, są Jego własnością i tyle. Koniec kropka. To jest Jego własność. On ich sobie wybrał, on ich sobie odkupił w Chrystusie, oni są Jego własnością i nikt nie wyrwie go, tych ludzi z Jego ręki. Natomiast jeżeli ludzie niewierzący Jezusowi Chrystusowi przypisują sobie obietnice, które do nich nie należą, no to później zaczynają się ceregiele i zabawy różnego rodzaju i przepychanki, a my wierzymy w to, a w tamto, a utracalne, a nieutracalne, patrzę na to z boku, uśmiecham się. Nie wchodzę w te dyskusje, bo one do niczego nie prowadzą. I są, są wyrazem po prostu niestety tak trzeba powiedzieć, braku nauczania w kościołach. Nie słabego nauczania. Braku nauczania w kościele. Kochani nie was Bóg błogosławi. Amen. Witam w aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom, tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lakkujcie. Subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.